Świętej Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze. Kochani bracia i siostry, czy parafianie, nie wiem, czy goście jakieś są, czy tylko wszyscy z parafii, wszyscy czujcie się powitani. Są goście. Skąd? Francja, Anglia, Niemcy. Moskwa. Sąsiednie wioski. Bardzo ładnie. Dobrze. Bardzo się cieszymy, że młodzież dzisiaj jest. Ja się też tak młodsze czuję wtedy, bo wszyscy mówią, że ja taki, wiesz, dziadek Laurenty. Dzieci mówią w parafii, bo kiedyś byłem jako święty Mikołaj i tak już zostało. Jak ktoś nie umie tam wypowiedzieć imiona, to tak dziadek, ksiądz mówią. No to trzeba się przyzwyczaić, bo to co rok to bliżej także. Ale dzisiaj młodo się czuję, Bóg zapłać nam za śpiewy bardzo śliczne. Dobrze, kochani, to najpierw chyba jakaś pogadanka z wami, tak żebyście się troszkę obudzili.
odeszli od swoich myśli już, co tam w domu, co w pracy. Tak? Może ktoś jakiś temat ma, to porozmawiamy o tym. Co byście chcieli dzisiaj mówić? O czym? Wczoraj to Pan bardzo ładnie na zebraniu róż różańcowych pięknie też tutaj dialogował. I nie tylko on, ale właśnie tutaj siedzą nasze filary. Słuchajcie, ja tak Wam powiem, dzisiaj akurat jest Ewangelia o zwiastowaniu i tam są takie dwa momenty, które bym chciał tylko tak lekko dotknąć, ale oni w ogóle nie będą może tak specjalnie dotyczyć bezpośrednio naszego tematu, który sobie tak pomyślałem, jeżeli Wy będziecie milczeć, to ja zacznę coś mówić. Tak, na przykład jest tam powiedziane, jak anioł Gabriel przyszedł do Maryi, ona troszkę tak przestraszyła się. Nie wiem, czy wiecie przyczynę tego strachu, czy nie? Jak myślicie, dlaczego się przestraszyła? Może ministranci powiedzą. Przecież anioł to nie diabeł, czemu się bać? Ja, kto tam myśli? Proszę? Może tu anioły nam powiedzą. Że on musiał aż powiedzieć, nie bój się Maryjo, tak? Dlaczego? Nie wiem, który z biblistów policzył, że ile razy jest ten zwrot, te zwrócenie się Pana Boga, czy tam kogoś w Biblii do innego człowieka. Nie bój się, to jest 365 razy. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, czy się z czymś kojarzy. Tak? No, ciekawe. Chyba ruski rok. Nie? Dobrze, może być. A młodzież wie, ile rok ma lat? Może tak spytam, bo ona dzisiaj, młodzież jest wykształcona. Ile rok ma lat? Nie, odwrotnie, co ja plecę. Ile ma dni? Dobrze, następne pytanie. Ile było trzech króli? Tylko tak od razu. Leżymy. Nie wiem, kto winien. Czy młodzież, czy dziadki, czy rodzice. Dobrze, nie bójcie się, kochanie. Nie takie straszne wilki, jak go rysują. To jest też bardzo taka dobra myśl z Ewangelii, że Pan Jezus dzisiaj nam mówi, że ta Ewangelia, Słowo Boże, kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, to naprawdę nas z tego strachu wyprowadza. Z jednej strony tak, bojaźń w ogóle to jest dar Boży, dar Ducha Świętego, tak? Ktoś zna siedem darów Ducha Świętego na pamięć? Znacie? Dobrze. A młodzież idzie do bierzmowania. Kto idzie do bierzmowania? Nie bójcie się, śmiało. Ja chcę Was pochwalić. Nie będzie już żadnych pytań trudnych takich. Tutaj młodzież do bierzmowania. Jaki jest jeden dar Ducha Świętego, powiedzcie? Jeden. Ja kiedyś się pytałem też tak młodzieży, a jeden chłopak taki też był nie mniej żartobliwy jak ja. I mówi, jest 8 darów Ducha Świętego. Ja mówię, jaki 8? A mówię, ostatni dar Ducha Świętego to nie wiadomo, co będzie, jak ojciec Lawrenty przyjedzie do nas. I to jest taki 8 dar Ducha Świętego. Tam jest bojaźń Boża, tak? Jest coś takiego? Jest. Tak? I to jest naprawdę od Boga, ale strach, takie przestraszenie, to już nie jest od Boga. I na przykład anioł przyszedł i mówił Maryi, nie bój się. Tak? Dlaczego? Anioł Gabriel też występuje w Starym Testamencie. Jeżeli byście sobie przewertowali trochę Pisma Świętego, to tam, gdzie była taka no, duża kara Boża i ludzie nieładnie siebie tam prowadzili, to jak pamiętacie, była siarka z nieba i tak dalej. Gdzie to było? W którym województwie? A powiat? Może być województwo, wystarczy. Ta, i wtedy był w to wmieszany anioł Gabriel. On tam zarządzał tymi różnymi karami i tak dalej. I jak teraz Matka Boża, taka pobożna dziewczynka, jak tutaj tak, dzieci siedzą, albo tu nasze anioły śpiewające, wyobraźcie sobie, że wy takie rozmodlone, rozśpiewane, wszystko i anioł Gabriel przychodzi, ten jeszcze z Sodomy i Gomory. To każdy już drga. Co tu może on powiedzieć? On mówi, nie bój się Maryi, tak? Bo jest inna wiadomość, inna misja moja tym razem. Tak? I to jest właśnie, jeśli chodzi o strach. No a Ewangelia się też kończy tymi słowami, jak Matka Boża zgodziła się na wolę Bożą, to powiedziała słowa, oto ja, kto? Trudnica Pańska. Tak? Pamiętacie to? Ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego kiedy ksiądz, biskup, papież, czy tam którzyś mężczyźni modlą się Anioł Pański za zmarłych,
Dlaczego mówią, oto ja służebnica pańska? Przecież chłop powinien powiedzieć jak? Służebnik. No to ja służebnik, czy sługa, czy nie wiem, rab gospodni, nie? Po ruski. No. Ktoś się zastanawiał na tym, czy nie? Bo to tak nie pasuje, nie wiem dlaczego. Ale znacie tą modlitwę Anioł Pański, tak? No i na końcu są te słowa Matki Bożej. No. Mówimy od siebie. Bardzo dobrze. Ale ja spotkałem też, jak jest Komunia Święta, jak ksiądz mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To dużo ludzi mówią, Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie. Dlaczego? Też pytanie. To jest tak troszkę na zasypkę. To się odmienia, to się nie odmienia. A dlaczego? Dlatego, że takie są słowa dokładne przez Pana Jezusa podane. Nie, Panu Jezusowi odwrotnie podane byli. Panu Jezusowi. A wiecie kto? To tak w skrócie. To jeszcze nie jest temat, kochanie, dopiero się rozkręcamy. Był taki naczelnik wojska, armii, nawet nie wiem jak imię, ale setnik, ten, który miał 100 żołnierzy. On przyszedł, bo któryś tam sługa, żołnierz zachorował i prosił Pana Jezusa, żeby poszedł do niego, do domu uzdrowić. Nie, w ogóle, żeby uzdrowił go. Tak? No i Pan Jezus mówi, dobra, to chodź, idziemy. A on co powiedział? No, to jest głośno, śmiało. Ta, Pani, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. I mówił, ja też jestem naczelnik, tak, wielki. I mówi, rób to, robi, chodź tutaj, przychodzi. I ja wiem, że słowo działa. Dlatego, Panie Jezu, nie trzeba tych wszystkich pielgrzymek i tak dalej. Powiedz jedno słowo i tam już się będzie cud dokonywał. I Pan Jezus mówi, ja jeszcze takiej wiary w Izraelu nie spotkałem. I dlatego wszystkie najpiękniejsze nasze królewny w kościele i tak dalej, muszą mówić tak jak chłop. Dlaczego? Bo to są słowa z Pisma Świętego. No tak mi się przypomniało. A właśnie tak nieraz słyszałem, to mówię wam też, przypomnę, że tak jest. Albo jeszcze tak, jak już jesteśmy przy mszy świętej, to będą dzisiaj też takie słowa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy tej żadnej literki nie opuścili, bo ktoś myśli, że to jest po kolei, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. A to jest do góry, wzwyż. Na przykład jak ludzie, którzy się znają na muzyce, to nie wiem, tutaj nasz pan, który na arfie gra, Dawida, wiecie, że akord się nie bierze po kolei, tylko razem, tak? A możecie przyjść na chwilę z gitarą? A zagrajcie ze dwie struny tak po kolei, którykolwiek nuty. Bo kto się nie zna, to zaraz się nauczy, że będziecie jak Mozart. O, na przykład raz, drugi raz. A jak się weźmie akord, pokażcie im, może by widzieli. O, dwa, trzy, cztery paluszki naraz i nie po kolei, tylko razem. I chodzi o to, tak? Bóg zapłać, jeszcze będziecie proszenie. Tak, ale nie, na razie odpocznijcie, bo jak wy stoicie, to mnie nogi boli. I w Pana Boga to jest tak, że Pan Bóg jednocześnie jest. Potęga, siła, królestwo, wszystko, tak? I to jest, to i ono się nawet nie oddziela, koma to jest przecinek. Nie oddziela się przecinkami, bo jeżeli coś mówimy po kolei, to są przecinki. A jeżeli ktoś powie, co sobie życzysz, kawę czy herbatę, i człowiek mówi i kawę, i herbatę, czyli jednocześnie masz przynieść. Rozumiecie? No to już, jak rozumiecie, to co? To idziemy dalej. Idźcie do domu, jak wszystko rozumiecie. Dobrze, kochani, dzisiaj tak sobie po kolei, bo wczoraj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg ma takie trzy cnoty boskie, tak? Wczoraj mówiliśmy o pierwszej, kto pamięta jakie, kto był wczoraj? Wierzę. Cokolwiek, jedno zdanie o tym. Wczoraj byliście? Tak. No to co, żeście zapamiętali? Wszystko. Wszystko. Nie, na wszystko nie mamy czasu. Może młodzież powie, co to jest wiara w ogóle? Jak wy sobie wyobrażacie wiarę? Macie może takich kolegów czy koleżanki, którzy nie chodzą do kościoła? No jak ona, to jest kolega czy koleżanka? Imienia nie mógł, bo kogoś zawstydzi. Koleżanka. Jak ona ci powie, dlaczego ty chodzisz do kościoła i po co ty wierzysz? Co ty jej powiesz w ogóle o wierze? No tak. Mam to w sercu i to czuję. Tak, mam to w sercu, to czuję. Ta wiara to jest to moje, czyli ja jestem człowiek wierzący. Nie ma, że wiara oddzielnie, ja oddzielnie. I w wyniku dalej, czyli w posledztwie to będzie w następstwie, czy w skutku tego jest to, że wiara zawsze idzie dalej i potem jest nadzieja. To może powiecie teraz, kto może cokolwiek powiedzieć o nadziei? Co to jest nadzieja? Na przykład wychodzę, ja powiem pierwszy, tak? Bo później jak wy powiecie, to będziecie za mądrzy.
Jak wychodzę na przystanek autobusowy i czekam na autobus, to jaka jest moja nadzieja? Tak, że przyjedzie. U nas mówią w Ukrainie, że najgorzej to czekać i doganiać. Tak, albo czekasz, narzekasz, albo już patrzysz, że ostatnie drzwi się zamknęły, a ty jeszcze biegniesz przez pasy, to jest też doganiasz po tym, nie? Nieraz tak jest, że ktoś tam biegnie po autobusie, tłucze, że się zatrzymaj. Tak, bywa coś takiego. No, to ta jest taka bajka, że jak autobus odjeżdża, ktoś tam jeszcze biegnie, macha rękami, stuka po oknach, a ludzie mówią, co tam się tłuczysz, zaraz będzie następny, nie? A to było lato, otwarte okno, a ten gość krzyczy, nie bądź taki mądry, bo ja kierowca, mówi, jestem tego autobusu, on zapomniał na hamulec postawić, nie? Czyli oni mieli nadzieję, że już wszystko w porządku. Co znaczy nadzieja jeszcze, powiedzcie? No dla was na przykład, nie wiem. Wiara i nadzieja prowadzi do poprzez głębokie po prostu zaufanie Bogu, do spotkania się po prostu w przyszłym życiu z Twórcą w raju. No bardzo dobra myśl, bo tutaj było powiedziane o przyszłości. Jeżeli cokolwiek mówimy, że mamy nadzieję, że się spodziewamy, to zawsze jest to, oczywiście ono już się dzisiaj zaczyna, ale zawsze to jest to, co ma być. Na przykład mam nadzieję, że będzie mi dobrze, że będę w niebie, że w domu na przykład. Proszę bardzo. Mam nadzieję na to, że to, co poproszę dzisiaj, to w jakimś czasie będzie mi do domu. I to jest moja nadzieja największa. Tak, i to jest, człowiek oczekuje pewności tego, co ma być. Na przykład tutaj nie wszyscy widzą, bo tak nasze tu skarby są pochowane trochę, ale oni to jest, te dzieci młode, tak, młodzież, no to jest żywa nadzieja. Ja na przykład, kiedy tak patrzę na swoje życie jeszcze dziecinne, później młode już, no to już teraz troszkę w starość zaglądam, tak, to jak się człowiek patrzy do lustra, no to pytam się, to ty jesteś czy nie? Tak próbuj, nie? To chyba żywy. Żywy staruszek, Laurencjusz. Tak, ale na przykład jak się patrzymy na dzieci, jako wy, rodzice, no to każdy ma już taką, nie wiem, taki obraz, pejzaż, taką kartinę namalowaną, jak ta moja starość będzie. Czy te dzieci będą przeze mnie dobrze wychowane, żeby ja się nie bał, czy nie bała tam chorować, starzeć się, tak? Nie wiem, ostatnio mi ktoś tam zadzwonił, znajomi z Łodzi, i powiedzieli, że oni tam mają w swojej rodzinie lekarzy i że co ciekawe, no to jest taka tragedia, że w tej chwili już się zaczynają różne zgłoszenia, żeby przyjeżdżała karetka i zabierała chorych ludzi, bo nie chcą na święta mieć. Tam jakiś dziadek, babcia, niby dobrze, wszystko w porządku, ale już na święta to albo się źle czuje, niech pan przyjedzie, nie? I tam kogoś zapytali, a jedna osoba mówi, no tak się czuję jak miesiąc i dwa miesiące temu, tylko że przyjadą goście, no i właśnie także no trochę nie ma miejsca, rozumiecie? Czyli dla mnie to jest taka tragedia. Ja nie wiem, ja to nie chcę być Hitlerem, ale ja bym po prostu od razu tym młodym nie wiem, co robił za to, jeżeli oni tak wychowani, tak? Po prostu to jest nadzieja, że przy moim dziecku ja mogę się starzeć. Ja się nie boję starości, ja się nie boję chorować, tak? Bo jest przy kim. Ja nieraz chodzę właśnie do chorych, nieraz to jest tak powiedziane bardzo lekko. Często jestem wzywany gdzieś do ludzi chorych, nas jest mało tam kaplanów, dlatego często chodzimy i to po 50 km nieraz jedziemy, bo ktoś tam zadzwonił. No i przyjeżdżam, taka pani schorowana, ledwo z łóżka się podnosi, tam próbuje chodzić. Ja mówię, to pani musi bardzo cierpieć. A gdzie tam, księdze? Ja jestem najszczęśliwsza na świecie. Zobaczcie, jakie fajne dzieci. Rzeczywiście, usprzątnięta, najedzona, wyprasowana. Po prostu ona jak królowa się czuje. A ja mówię, a pani się nie boi, że tam się pogorszy? No to mówi, ja mówię, to jest tylko jedna różnica, że jak dzieci były małe, to ja cieszyłam się tym, że oni codziennie idą ku lepszemu. Bo nie umiało mówić, zamówiło. Nie umiało chodzić, zaczęło chodzić. A ja mówię, się starzeje. U nich jest taka nadzieja, że zawsze będzie gorzej. Mówię, oni się z tym powinni radzić, ale ja ich uprzedzałam, jak oni jeszcze byli młode, jak ja jeszcze latałam, wszystko robiłam. A teraz mówię, no to ja jak w kulisce tu jestem. Mówię, ja się nie boję, bo ja tak wychowałam dzieci, że oni będą kolysać mnie, do snu układać, budzić rano, karmić. No ja się nie boję. Po prostu to trzeba po pierwsze sobie wymodlić, a po drugie naprawdę ta nadzieja, jaka ona musi być przekazana.
I to wszystko jakby w przyszłości. Oczywiście my jako ludzie wierzący, to zawsze tą przyszłość widzimy teraz. Dlaczego? No to może bardziej tam młodzi. Ja na przykład to, co teraz powiem minus dla siebie, to już się poczuję młodym. Tak? Ja też się nie szanuję zawsze. Ja nigdy, kochani, nie myślałem, że będę miał, no nie wiem jak to nazwać, kłopot, problem czy wielkie zadanie na przykład z trzema rzeczami w swoim życiu. To jest modlitwa, jedzenie i spanie. Nie wiem, wy macie jakieś kłopoty w życiu czy nie? Albo sprawy do wyjaśnienia czy do załatwienia, tak? Ja też mam różne, ale te trzy ostatnio tak patrzę, nie? No ostatnio to tam, nie wiem, ze dwa lata, trzy, że właśnie dla mnie, nie wiedziałem, że to będzie problem dla mnie człowieka wierzącego, dorosłego, kaplana, zakonnika, nie wiem, jeszcze co tam można dokładać do tego. Nie wiedziałem, że będę miał z tym do czynienia, że będę musiał walczyć o to, może tak. Modlitwa, spanie, jedzenie. Dlaczego? Bo to wszystko później rzutuje na dalsze życie. Ktoś mówi, zachorowałem, no bo jak się ubierałeś, jak mieszkałeś, co jadłeś, czy miałeś łączność z Panem Bogiem w modlitwie, to wszystko później mówi, tak żeby nie obrażać was, to po rosyjsku, gdzie się popatrzysz, to wszystko zdrastwujcie, ojciec Lawrenci, tak? Trzeba było się pilnować za młodo. Wszędzie masz dzień dobry. I to jest bardzo ważne właśnie dla młodych, bo my tak myślimy, jeszcze nic tam nie czuję, z boku mnie nie boli, w krzyżu nie strzyka, coś tam tak. No ale potem to jest takie, ja na przykład jako kleryk dużo często jeździłem motorem, takim ruskim z przyczepką, bo po pierwsze nie stać mi było na samochód, a po drugie, że nam nie wolno w ogóle mieć jakikolwiek sprzęt do jeżdżenia w zakonie. No i latałem i zima, nie zima i na przykład teraz... Kiedy sobie tak porównuję, jak była adoracja Najświętszego Sakramentu i myśmy się modlili w kościele 1000 Ojcze Nasz, to trzeba było 20 zapalek odłożyć i 20 różańców przykręcić, żeby się nie pomyliło, tak? To jest 20 różańców, to jest 1000 Ojcze Nasz, bo jak tam kościół odbierali, czy jakieś papiery załatwiali, czy tam, nie wiem, pojechali dzieci na granicę i dzwonią, że ich nie wpuszczają na Jasną Górę, bo pograniczniki, straż graniczna ich nie przypuszcza, no to wtedy adoracja, tam 1000 zdrowaś, tak? I ja potrafiłem wystać na kolanach. A teraz różaniec, trzecia, czwarta tajemnica już skrzypi. Nie? Jak ja nie usiądę, to ministrant musi mnie podjąć już po prostu. A mam tyle lat, ile mam. Czyli to też ten motor głupi, niech mi Pan Bóg za to wybaczy, też daje swoje znaki. Czyli jaka nadzieja jest? Czego ja się w ogóle spodziewałem, że ja wiesz, latałem. Oczywiście ubrany tam jakieś tam podwójne, potrójne spodnie i tak dalej, ale to nie jest to. Tak? Dlatego to, co my robimy, zawsze trzeba się zastanowić, czy ono dla mnie później jakiś ma skutek. Nie, młodzież nie musi nic mówić, ale sobie tak pomyślcie, bez podnoszenia ręki i bez odpowiedzi, czy u was w życiu jest, no może niestety, tak, takie momenty, które by dzisiaj trzeba było przestać robić. Dlaczego? Bo na przykład na starość głowa boli, czemu? Bo w czapce albo w chustce nie byłam ubrana, tak? Czy tam spodnie za cienkie, czy tam, nie wiem, bez skarpet latałam tam w styczniu. Tak, to jest takie, no, trzeba byłoby pomyśleć, tak, nad tym. Ja na przykład mam trzy rzeczy. Możecie sobie zastanowić, jakie wy macie problemy, kłopoty i coś do załatwienia i czy to jest nadzieja, że ja mogę coś z tym zrobić. Tak, ja wam nazwałem swoje. Tak, i tak troszkę, żeby na wesoło było, powiem wam, jak moja babcia kiedyś mi mówiła, bo tak też w domu... Oczywiście jestem bardzo wdzięczny właśnie rodzicom i tam babci, bo tam mieszkaliśmy też z nią, za takie rozmowy, jakieś wspólne posiedzenia, wieczorne modlitwy, bo to tak zawsze starszy człowiek, to on ma co powiedzieć i to tak jeszcze, babcia to więcej żartowała jak ja to tak w 5% mam po babci, po tacie, po mamie, ale oni to tak mogli tam sceny pobić całych tych, powiedzmy, żartowników. No i właśnie tak mi opowiadała o tym, o takiej nadziei, bo ja tam coś pytałem o jakieś tam wyborze życiowym, o pomyłkach ludzkich. No i babcia mówi tak, mówi, pamiętaj, że jakbym, oczywiście byłem ministrantem, służyłem przy ślubach bardzo często, jak małżeństwa zawierali ludzie w kościele i babcia mówi, zobacz, mówi, te ludzie młode idą do ślubu i oni nawet nie wiedzą, że oni robią jeden konkretny błąd w swoim życiu. Mówi, to dobrze, że ślub biorą, dobrze, że kochają jeden drugiego, dobrze, że wierzą sobie, tak, mają nadzieję na przyszłe życie, ale mówi, patrz, chłopak zawsze myśli,
że na przykład dziewczyna, którą on poznał, zawsze będzie taka sama. A ona mówi, co rusz to się zmienia, bo tak, to jej się kolor nie podoba, to włosy obcięła, to chodziła w spodnicy, później w spodnie się ubrała, coś tam, a chłopa to denerwuje, bo on myśli, że on zawsze będzie taka sama, jak ją widzi. A jak jeszcze się zacznie starzeć, to w ogóle nie wiadomo skąd to się wzięło. On myśli, że ona zawsze będzie taka sama. A ta mówi, piękna pani w białej sukni, myśli, mówi odwrotnie, że ona go zmieni, że jak pali, to rzuci, że jak przeklina, to przestanie. A mówi, chłop, jak już jest w tym momencie takie, to on już do grobowej deski jest taki. Oczywiście czasem tam się zmienia niektóre rzeczy, tak? Tam charakter, może z miłości do kochanej żony, może coś tam w życiu zmienić, tak? Ale on bardziej jest stabilny, tak? I dziewczęta mówią tak, a no to co, że tam pije, tam nie wiem, tam zapali sobie, ja go przerobię. Tak? I mówię, to jest największy błąd, bo nie przerobisz, bo on tak w naturze przez Pana Boga stworzony, tak? Czyli chłop myśli, że kobietę zmieni, kobieta myśli, że chłopa zmieni, tak? A chłop myśli, że ona zawsze taka będzie. I to jest nadzieja, która nie może być potwierdzona. Czyli zawsze musimy patrzeć takimi prawdziwymi oczami na to, tak? Patrzeć po Bożemu. Ja mogę na przykład przyjąć niektóre sytuacje życiowe, zaakceptować, nie wiem jak, ale się jakoś tam wejść w to, ale nigdy w sercu nie będę przekonany. Na przykład może mi się nie podobać to, co się tam w polityce dzieje, tak? Ja mogę to przyjąć, mieszkam, nie wyjeżdżam, powiedzmy, nie wiem, nie jadę czołgiem tam na Sejm czy coś tam, no jakby akceptuję w takim znaczeniu, że próbuję w tym się odnaleźć, ale w sercu mogę być nigdy niezgodny. Tak? I tak jest właśnie z nadzieją, że człowiek, który ma czasem jakiś bunt w sercu, tak? Człowiek, który z czymś się nie zgadza, on jednak nie może stracić nadziei, dlatego że jeżeli by stracił nadzieję, to nie ma w ogóle sensu na jakiekolwiek oczekiwanie. I to jest bardzo ważne, abyśmy na przykład potrafili sobie zauważyć, że no teraz tak mi jakoś bardziej przychodzi, bo tu powiedzieli nasza młodzież, że oni do bierzmowania idą. Ja wam powiem, że jak tak rozmawiam z księżmi, to nie wiem, może tam jeden, dwa wypadki za moje całe takie życie świadome, czy tam to, co ja wiem, było tak, że ksiądz komuś tam coś odmówił, na przykład czy tam do komunii pójść pierwszej, czy do sakramentu bierzmowania, czy tam do ślubu. Ja wam powiem, że w Ukrainie jest troszkę inna taka sytuacja. Oczywiście dla mnie jako kapłana bardzo przykra, bo wyobraźcie sobie, że ty jako ksiądz musisz odmówić komuś sakramentu. No to jest, no taki wiesz, serce ci się kraje, a ty widzisz, że nie. Powiedzmy, nie wiem, ktoś przychodzi, mówi, że on chce tam być za chrzestnego i to jeszcze dwie pary biorą, bo tam, nie wiem, jakieś młode wzięli od protestantów i tak. Jedna para jest prawosławna, druga para jest jedna osoba protestant, druga osoba w ogóle niewierząca. I oni przychodzą dziecko chrzcić. Ja mówię, czego ty nauczysz? Szachy grać, w karty, nie wiem, piwo pić? No co ty masz wspólnego z wiarą? No i rezygnują na przykład. Ja mówię, dobra, będziemy czekać. Albo ktoś przychodzi i mówi, że on po prostu przyszli kiedyś do mnie, że proszę księdza, za tydzień mamy już umówione wesele, nie? Ja mówię, nie ma sprawy, idziemy do salki, zaraz pogadamy, spiszemy wszystkie papiery, wszystko biorę, pieczątki, wszystko jak jest. I biorę takie starszej osoby, które mają dwie laski już i tak dalej. No i sadzam ich i mówię, proszę bardzo, czy ty możesz za tą panią, ożenić się na tej pani? Nie, a chłopak ma 20 lat. A my chyba ksiądz zwariował. Mówię, a czemu? Przecież twoja też taka będzie za chwilę. Mówię, co za problem? I mówię do niej, widzisz, on już w tej chwili ciebie nie chce takiej. Czyli mówię, spodziewasz się do jakiego roku życia z nim przeżyć? 30, 40 lat będziesz miała, 50? Mówię, na kiedy planujecie rozwód? No nie myśleliśmy, no to idź pomyśl, nie? I poszli. Niektórzy wracają, niektórzy się rozwodzą od razu po spotkaniu. Dlaczego? Bo trzeba rozbić to. Nie ma żadnej nadziei. On myśli, że no zawsze będą młodzi, fajni. Nie, a taka babcia przyjdzie, która jeszcze tam, wiesz, w okulary szuka, ojcze, czekaj, bo zgubiłam okulary, a ma na sobie, nie? Ja mówię, ożenisz się z nią? Nie, no widzisz, no nie jesteś gotowy do życia w małżeństwie. Jaką my mamy nadzieję? Zobaczcie, kochani, nie chcę teraz wam wmawiać nie wiadomo czego, ale czy my czasem nie obiecujemy za dużo tam dzieci, młodzieży,
mówią, a słuchaj, wiesz co, takie tak będzie, fajnie, super, coś tam. Nie, oni muszą mieć trudność w swoim życiu. Nie może być tak, że cały czas jest tylko dobrze, 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 a potem wychodzi do mnie taka osoba jedna, przyszła, mówi, proszę księdza, niech ksiądz porozmawia z córką, mówi, ma 15 lat, ona nie umie sobie herbaty zrobić. Tak, no to ja ją biorę tam do proboszcza, przyprowadzam, a nasz proboszcz jest kucharz, taki, że z lepszej ręki nawet tam kobiety nie potrafią czasem tak zrobić. Ja mówię, zobacz, w sutanie biega, mówi, jak włoski kucharz, bo w białym habicie po kuchni, zobacz, mówię, spróbuj z nim to zrobić. I już jest problem. Dlaczego? Bo człowiek nie ma w perspektywie tego, że za chwilę to dziecko urośnie, a jeszcze w siebie w domu to tak nie zauważysz, bo w sąsiada tak, o, to tak szybko dzieci rosną, nie? A twoje razem z nimi, tylko że nie widzisz tego, bo w domu dzień i noc ich masz. No i potem, dziecko, to zrób mamy herbatę, ja nie potrafię. Nie, bo ona czy wody przygotuje, czy po prostu, no wszystko wymyślili już w proszkach, tak? Jest zupa w proszku, jest ziemniaki, ale jeszcze wody w proszku nie wymyślili, bo nie ma czym rozcieńczyć. Także to jedno jeszcze zostało, ale też mają problem z tym. Nie, może nasza młodzież potrafi to zrobić. Ja chyba pójdę do was wszystkich na herbatę, zobaczę, czy wy potraficie zrobić. Kochani, pamiętajmy ważną rzecz, że jeżeli my cokolwiek w życiu tak, no, patrzymy w oczy, spotykamy się z jakąś rzeczywistością, gdzie człowiek ma jakiekolwiek spodziewanie na coś tam, to jeżeli my nie wiemy, że to jest od Pana Boga, że Pan Bóg jest tą nadzieją, no to my możemy mieć tylko strach, ten, co też i Matka Boża miała. Chociaż była bez pierworodnego grzechu, była świętą, Pan Bóg ją zachował w ogóle od jakiejkolwiek zmazy grzechu, ale też się przestraszyła, tak? I prawda jest taka, że jeżeli by ona nie miała nadziei w Panu Bogu, jeżeli by ona nie zaufała, jeżeli by nie wzięła tych słów, że tak będzie, jak ja ci mówię, no to wtedy oczywiście wiadomo, że wszystko by się inaczej potoczyło. Czyli to przekonanie, ono się bierze z czego? Ono się bierze z tego, jak ja dzisiaj żyję, jaką ja mam nadzieję. I to jest bardzo ważne, abyśmy naprawdę, bo czasem jest tak, ja nawet sam po sobie widzę, że a niech ktoś to zrobi, tak? Nie wiem, tam drogę zremontuje, śmiecie wyniesie, kwiaty popodlewa w kościele, no bo to, czemu to moja robota? Jeżeli ja nie pójdę, nie zacznę robić, to żadnej nadziei nie ma, że ktoś to zrobi. Dlaczego? Bo każdy czeka, że bo coś tam ma być, samo po sobie się zrobi. Może władza państwowa zrobi, może tato, mama to wszystko wyjaśnią, sprawę załatwią. Nadzieja to jest to, że ja się włączam w to. Jeżeli my jako ludzie wierzący, tak, nie weźmiemy się za Pana Boga, tak, nie weźmiemy się za modlitwę i nie będziemy patrzeć w takiej perspektywie zbawienia, to oczywiście jutro strach żyć. Tak? Człowiek jest wtedy takim skwaśniały, przestraszony. Tak jak jedna osoba mi mówiła, przy księdze, nie wiem, co to jest depresja, ale ja się już pół roku źle czuję. Tak? No, bo ona nawet nie wie, jak to nazwać. Człowiek wchodzi w takie jakieś głuche kąty, że on po prostu nie potrafi z tego wyjść. A nadzieja to jest coś, co człowieka zawsze budzi, co człowieka zawsze jakoś daje pierwszy krok. Tak, wy na przykład teraz wszyscy macie jedną nadzieję, że się kazanie szybko skończy. No i skończy się szybko, tak, bo to przecież nie będziemy do rana siedzieć. Tak, zawsze jest, jak ja się pytałem na jednej katechezie, mówię, dzieci, może ktoś ma jakieś pytanie. No jeden chłopak podnosi rękę, mówi, przy księdza mam pytanie, kiedy przerwa będzie? Wiesz, no chłop, wiesz, trzeźwo myślący, miał nadzieję i trzeba było dla niego szybko skracać, bo był szczery, otwarty. Także to jest takie ważne. My zawsze mówimy, że ma być dobrze, będzie dobrze, tak? Ale żeby się do tego przyczynić. Na przykład nawet teraz jak święta Bożego Narodzenia przygotowujecie, tak? I duchowo, i tak rodzinnie, i z tej materialnej strony, no to też możecie sobie tak, no, sami siebie się zapytać, tak? Czy ja mam nadzieję, że te się święta udadzą mi, tak? Czy będą udane? I w czym to udanie ma wyjść? Tak? Czy tam zawsze będzie, no najlepiej na pierwszym miejscu, ale czy w ogóle na naszej liście będzie to, że to Pana Jezusa są święta? Że to dla Niego robimy? U nas w domu był taki zwyczaj, że jak my szykowali jeden drugiemu podarunki, no to zawsze był jeden podarek dla Pana Jezusa. Jak poszedłem kiedyś do takiej prawosławnej rodziny,
zaprosili w gości, bo oni zawsze mają kalendarz 2 tygodnie później. I jak rozdawali podarunki, mówią, o, dzięki Bogu wszystkim starczyło. A ja z dzieciństwa byłem nauczony, że jeszcze dla Pana Jezusa do szopki nieśli. Ja mówię, jak starczyło? To ty mówi, baranie, nie znasz się na matematyce, przecież tu jeszcze w żlubku leży. A co jemu też? Ja mówię, no a czyje to są urodziny? Ja normalnie z dziecka byłem nauczony, że my świętujemy urodziny Pana Jezusa. Oni wszyscy dostali jeden drugiemu podarunki, rozdali i są szczęśliwi, że dobrze jeszcze gościom wystarczyło, bo żeś coś tam na początku nie policzyli, ale tam kilka cukierków tam pozabierali jeden drugiemu już był następny podarek. No a Pan Jezus dalej, nie? Nie wiadomo o co chodzi, to urodził się czy nie. Wiesz, i to później takie nawet jakieś tam anegdotki powstają z tego. Tam, wiadomo, że to u nas to tam prawosławni na katolików mówią, katolicy na prawosławnych tam opowiadają, nie tak, żeby jeden drugiemu dokopać, chociaż teraz już starają się jeden kalendarz zrobić. Już jedna diecezja prawosławna kilka dni temu ogłosiła, że będzie miała święta 25 grudnia. Tak? Już powolutku niektórzy wracają, bo tam każdy biskup on ma prawo zmienić w swojej diecezji. Nie tak jak u nas, że na całą Polskę, na całą Ukrainę, tylko każdy biskup może powiedzieć, my świętujemy Boże Narodzenie w tym roku wtedy i wtedy. I on jak papież decyduje. No, ale na przykład pamiętam, jak myśmy się śmiali, tak, no, to nie trzeba tak robić, tak, ale my się śmiali z prawosławnych, katolickich chłopaki, że jak u nich byli święta, tam później trzech króli, nie, no to my mówimy, że o, idą trzech króli, mówię, już takie zmęczenie, bo drugi raz tą samą drogę muszą zrobić, bo to powtórka dla prawosławnych, bo mówi, przespali nasze Boże Narodzenie, mówię, oni przeszli tyle, wielblądy też zmęczenie, nie, i teraz jeszcze raz powtórka, mówię, idą, mówię się klucą, że jeszcze raz powtórka, tak, no, ale po prostu, o czym byśmy dzisiaj chcieli powiedzieć, że sam Kościół, cała, no, wspólnota wymyślona przez Pana Jezusa, tak powiemy po prostemu, założona przez Chrystusa, to jest wspólnota ludu pielgrzymującego, wspólnota ludzi nadziei. My możemy nawet tak powiedzieć, że my jesteśmy w jakimś sensie, dopóki żyjemy na świecie, to żyjemy adwentem, bo cały czas oczekujemy. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to pierwsi chrześcijanie, oni w ogóle mieli tą modlitwę przyjdź Panie Jezu, Maranata. I to było jedyne, bo oni niedawno mieli tego Pana Jezusa, On im poszedł do nieba i czekali. Tak, to była jedyna modlitwa, która była rzeczywiście taka chrześcijańska i była ta modlitwa no, pierwszych wieków chrześcijaństwa. A my teraz, jakbyśmy powiedzieli, że przyjdź Panie Jezu jak najszybciej, to albo się by ktoś obraził starszy, że jak to najszybciej, ja jeszcze chcę pożyć. Tak? A młodzież by jeszcze się bała, bo to czekaj, dopiero się rozwijamy, jakie tam przyjście Pana Jezusa. Tak? I to jest takie, że jaka jest ta nadzieja. Także kochani, myślę, że żeby nie było za dużo tych myśli, chciałbym zwrócić właśnie taką uwagę, no jeszcze raz sobie przypomnieć Wam tak samo, żebyśmy naprawdę w życiu pomyśleli, jaką ja mam w ogóle nadzieję, prosto jako człowiek, jako wierzący, jak chrześcijanin, jak małżonek czy małżonka w domu, jak mama czy tato dla dzieci, jak na przykład jako młodzież, to względem moich rodziców, tak, jaką mam nadzieję, oczekiwania. Ja na przykład nieraz się gubiłem z taką myślą i potem naprawdę przeżywałem to bardzo, bo jak byłem jeszcze mały, to ja zawsze myślałem, że babcia będzie na emeryturze, mama zawsze będzie pracowała tam w fabryce w cegielni, gdzie pracuje, a ja zawsze mały będę się na sankach woził w zimie. Ale co ciekawe, zima się skończyła, mama poszła na emerytury, babcia jeszcze była bardziej starsza, potem już odeszła do Bozi, tak, do Pana Boga. I ja mówię, co jest grane w tym życiu, jak to może być? Ja zacząłem już tam do innej klasy iść, potem szkołę skończyłem i mówię, nie, coś nie tak w tym życiu jest. Ono jakoś, no miało być wszystko tak normalnie, stabilnie, a tu się nagle coś zmienia. I teraz, jeżeli człowiek do tego nie przyłoży Pana Boga jako swojej nadziei, no to strata. Po prostu nie wiadomo, co dalej. Pusta lodówka, tak, za światło niezapłacone, gaz wypalony już, no i co teraz? Rozumiecie, kiedyś jak byli te, pamiętam u nas, te sekty różne chodziły i mówili, że kiedy będzie koniec świata. Nie? I przychodzili tam, pytali się mnie ludzie, mówią, no jak ksiądz uważa, bo tu mówią, że będzie koniec świata. Nie ma sprawy, mówię, zostawiaj tu klucze, mówię, od chaty swojej tutaj w zakrystii, mówię, komu się chata przyda. A mówi pani od razu w pierod, mówi na cmentarz, niech się pani tam pod którym drzewem położy. Jak będę widział, że jest koniec świata, no to panią wiesz, do złoży, do pudelka, do trumny i gotowe. Żeby nie nosić, bo u nas jeszcze na wioskach była
tam, no do dzisiaj w niektórych wioskach jest, że na plecach niosą od domu aż do cmentarza nie samochód, tylko ludzie niosą, nie? Sąsiedzi, na chłopy się tak, na, jak to się mówi, na, jak przyjaciele obejęty i sześciu chłopów i trumna na ramiona, nie? Ja mówię, tak, ja mówię, że właśnie, no po co męczyć ludzi, nie? Od razu przyjdziemy, pani gotowa, jak świeżo upieczony, buleczka, i mówię. Rozumiecie, jaką ma nadzieję? Strach, że się coś kończy w życiu, tak? No i dlatego później nieraz są problemy, że człowiek mówi, coś się stało, nie? Czy jakaś tragedia, czy po prostu ludzie, jeżeli, na przykład ja zauważyłem dużo razy, bo też jest u nas ten kłopot, że na przykład jak niewierzący ktoś umiera i przychodzi, jest wielka tragedia, tak? No to ja mówię, przepraszam bardzo, ale tak mi się wydaje, że Pan Bóg to nie jest złodziej, że On przyszedł i ukradł tobie coś tam, czy kogoś, no kogoś ukradł, tam tatę, mamę, męża, żonę, On przyszedł po swoje. Ja mówię, niech sobie Pani wyobrazi, bo tam była taka sytuacja, że ktoś przyszedł, ojcze, koniec świata, ja się chyba zabiję, u mnie pogrzeb w rodzinie. A ja mówię, a wyobraź sobie, że ty idziesz do szkoły po swoje dziecko małe albo do przedszkola, i dziecko mówi, nie, ja nie chcę iść. Albo pani wychowawczyni mówi, nie, ja pani tego dziecka nie oddam. Ono zostaje na noc tutaj. Ja mówię, wyobraź sobie, że Pan Bóg przychodzi, a ty mówisz, nie, 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 on ma żyć 300 lat jak wrona. A mówię, a po 300 latach co mu powiesz Panu Bogu? I tak przyjdzie, bo to jest jego dziecko. No on musi go zabrać z tego przedszkola. My jesteśmy jak w dzieckim sadziku tutaj, na tym świecie. I tak przyjdzie Pan Bóg i nas musi wziąć. Jeżeli człowiek nie jest w kościele, jeżeli nie jest w sakramentach, no to jest tragedia, bo się na tym wszystko kończy, tak? Ale jeżeli my wiemy, na czym polega nasze życie, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że my jesteśmy nieśmiertelni, bo Pan Bóg jest wieczny, tak? Nie ma początku, nie ma końca. My mamy początek, ale nie mamy właśnie już końca swojego życia, istnienia. No to my jesteśmy szczęśliwi. Ja kiedyś jednemu panu mówię, słuchaj, co to takie skwaśniale? Przecież ty wiesz, że ty nigdy nie umrzesz? On mówi, jak to? Mówię, co, ksiądz Kaszpirowski jest do mnie, nie? Że ja widzę. Ja mówię, nie, po prostu babcia mi mówiła, że nawet jak nas pochowają w trumnie, to potem się w niebie spotkamy. No i zacząłem rozmawiać, później się okazuje, że ten człowiek gdzieś się nawrócił, poszedł do parafii, jest już w sakramentach, spowiada się i kiedyś tak się spotkali. On mówi, o, jak dobrze, że mi ksiądz powiedział, ale mówię, a ja tak już, no, takiego durnego gram, nie? Mówi, co, kto ci takie rzeczy mówił? Mówię, przecież zobacz, ja co rok starszy, mówię, ty weź tam, jak są tańsza akcja, to mi jakąś trumnę kup, ja sobie na strych dam, może żeby później bracia nie mieli problemów w zakonie, nie? W czym go pochować. No nie, co ksiądz mówił? Przecież ksiądz inaczej mówił. Ja mówię, starzejemy się, mam inny rozum już teraz, nie? No, ale wiadomo, że chciałem go podpuścić i zapytać, czy on naprawdę wytrwał w tym, co wybrał, czy nie. Także ta nadzieja naprawdę nam pomaga. Jeżeli ktoś mówi, że nadzieja to coś, to wiadomo, że to coś się szybko kończy. Ale jeżeli powiemy, że to naprawdę jest Pan Bóg, że ta nadzieja to jest Pan Bóg, no to wiadomo, że końca nie ma. Najbardziej spodziewany ojciec proboszcz. Mówimy o nadziei. Miałem nadzieję, że ojciec zostanie. Po nadziei. Poszedł. Dobrze. Także, kochani, Bóg zapłać wam za wytrwałość, za to, że wy jesteście ludźmi nadziei, bo byście inaczej to nie przyszli. Tak, ja kiedyś, to tak na koniec to taka żywa bajka z mojego życia. Kiedyś dzieci przyszły na katechezę i ja mówię, o jak fajnie, że jesteście. Mówię, czego wy się spodziewacie? Ale akurat miałem jakiś konkurs zrobić i rozdać im właśnie tam prezenty, tak? I ja mówię, no i czego, jak tam, spodziewacie się czegoś? A on mówi, tak, że ksiądz dzisiaj będzie nas krócej trzymał, nie? I ten, także no każdy ma swoją nadzieję. I to, że jesteście tutaj, to mieliście bardzo wielką nadzieję, że nie będziecie do rana tu musieli być, tylko że pojedziecie do domu, do rodziny, do swoich chat. Tak? Jakbym wiedział, to bym nagrał siebie, bym wam włączał non-stop. A ja wam powiem, to już niech Pan Bóg wybaczy, to młodzież, wy tak nie róbcie. Może sobie coś tam gadajcie, żebyście nie słyszeli, co ja mówię. Ja jak byłem diakonem, bo jeździłem też na parafię z obrazem peregrynacyjnym, czyli jak tutaj w Polsce jeździ Matka Boża z Jasnej Góry, to ja też pomagałem innemu księdzu, a potem jak sam zostałem już kaplanem, to jeździłem 27 parafii, objeździłem z obrazem w Ukrainie. No i był taki moment, kiedy ja przyjechałem do klasztoru, już taki zmęczony, nie chciałem rano wstać, a jeszcze były takie malutkie komórki, takie Nokia ileś tam, nie wiem, takie proste, ale już miały dyktafon w sobie.
I ja do tyle się namyślałem, nie wiem, ktoś mi mówi, że to Pan Bóg mi tak daje na rozum. Nie wiem, czy to od Pana Boga było. Ja nagrałem Ojcze nasz, zdrowaś, wierzę w Boga, chwała Ojcu. I postawiłem jako melodia na dzwonek. Postawiłem to przy drzwiach, o 7 rano jest brewiarz. I później mi przełożony opowiadał już na śniadanie, bo ja na śniadanie się obudziłem, bo mi się głód przysnił. I on mówi, słuchaj, miałem cię zawolać do kaplicy na wspólne modlitwy. Przychodzę, słucham, że ty się modlisz. A, módl się w pokoju. A ja śpię, a telefon zamiast muzyki, to Ojcze nasz, zdrowaś, wierzę w Boga, nie? Czyli, kochani, wy tak nie róbcie, tylko bądźcie dobrzy. Pamiętajcie, że Pan was bardzo kocha i za każdą modlitwę, nawet słowo, albo litery w słowie, to was wynagrodzi za to. Dobrze, Bóg zapłać wam, kochani. Mam nadzieję, że nie będziecie wy mnie długo trzymać. Dobrze, to teraz odprawiamy mszę świętą. Kto ma wyznaczoną modlitwę wiernych, to prosimy, żebyście ładnie przeczytali. Tak, probusz myślał, że to ogłoszenia. Nie, nie, ojcze, nie tak. Nie, nie wszystko takie proste, jak się wydaje w życiu. Ojciec się czuje... Ja wiem, że on cierpi z tego powodu, bo jak wykładowca, seminarium, rektor, to ma wszystko... No, dyscyplina, to jest dobre. Ja na przykład jestem wdzięczny swoim wychowawcom. Ale że jak później te klerycy pojadą, a jeszcze jak na misję, to się dzięki Bogu, że nie mamy tańców afrykańskich. My, no tak, ja przyzwyczajony. Wy wiedzieli, kogo zapraszacie. I jeżeli macie pretensje, że tak długo i ten, to idźcie do lustra i powiecie temu księdzu, którego zobaczycie, że on się pomylił. Albo powiecie, dobrze, jeszcze troszkę się skończy. Ja was bardzo kocham, szanuję i dziękuję wam za zaufanie. To wstajemy, kochani. Do Jezusa, który jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków, zanieśmy nasze ufne prośby.